Wszyscy składamy się z pewnej ilości bardziej lub mniej przyjemnych doświadczeń. Czasami są to wspomnienia, które odcisnęły na nas piętno, a które z czasem odłożyliśmy gdzieś do szufladki zapomnienia, bo z perspektywy czasu wydawały nam się błahe. Stacja Marcina Majchrzaka wywołała u mnie bardzo konkretne wspomnienie, które 15-16 lat temu powodowały u mnie mieszankę gniewu i bezsilności, ale także poczucia straty. A wszystko to uformowane w taką ciężką kulę gdzieś na dnie żołądka. Podobny ciężar na dnie żołądka wywołała u mnie właśnie stacja. I jakby to nie brzmiało, niech to będzie moja rekomendacja. Piotr wraca do rodzinnej miejscowości po kilkunastu latach nieobecności. Ominął go pogrzeb niedawno zmarłej matki, jednak podejmuje się zadania przygotowania pod wynajem pozostawionego przez nią mieszkania. To miasto jednak różni się od innych, a tak przynajmniej postrzega je bohater. Wydarzenia, o których wolałby nie pamiętać, zostały w nim nawet po ucieczce. Pojawia się okazja, by rozliczyć się z przeszłością na dobre. Będzie to jednak wymagało być może najtrudniejszej decyzji. Stacja Marcina Majchrzaka to jedna z tych krótkich, gorzkich historii, które tak chętnie tworzą autorzy weird fiction. Ta uderza w temat dorastania, trudów i niebezpieczeństw wchodzenia w dorosłość, a także mocy i wpływie takich doświadczeń na późniejsze życie. W stacji śledzimy dwie linie czasowe. To jest rok 2019 i powrót bohatera w rodzinne strony po latach, a także rok 2006 i wydarzenia. To jest sprytny i fajny zabieg, bo widać na początku, że Piotr w którymś momencie został przez to życie przetyrany, a dzięki temu zabiegowi możemy poniekąd towarzyszyć mu na żywo, towarzyszyć mu przy tych wydarzeniach i zobaczyć, co wówczas się stało. Nie są to, jak to często bywa, sucho zaprezentowane wspomnienia. Marcin Majchrzak dawkuje czytelnikowi informacje, dawkuje emocje, utrzymuje zainteresowanie, by po jakimś czasie uderzyć takim naprawdę mocnym i zaskakującym fragmentem. I to wszystko bardzo fajnie się tutaj zazębia, bo Piotr jest bohaterem, z którym łatwo się utożsamić. No i w ogóle czynnik ludzki w stacji jest bardzo mocny, bardzo wyraźnie nakreślony i nie należy się tutaj nastawiać na taki typowy horror. Są tutaj bardzo fajnie nakreślone relacje między bohaterami, zwłaszcza w tych rozdziałach retrospektywnych. I też nastolatkowie rzeczywiście zachowują się tutaj jak nastolatkowie, to znaczy są nieprzewidywalni, emocjonalni, głupi, ale też być może o dziwo nie do tego stopnia, by irytować odbiorcę. No a też wydarzenia są w dużej mierze realistyczne i ja, mając obecnie 30 lat, bardzo łatwo odnajdywałem w nich, jeśli nie siebie, no to kogoś z kręgu moich znajomych. Jeśli chodzi o horror w tej książce, to jest on jak najbardziej obecny, natomiast też przyjmuje taką formę nienamacalną. To znaczy zło tutaj nie oddziałowuje bezpośrednio na bohaterów, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale raczej zatruwa umysły bohaterów, posługuje się nimi, wysługuje. Skąd to zło w ogóle się wzięło? Czy da się z nim w jakikolwiek sposób walczyć? No o tym już będziecie musieli przekonać się sami. Stacja bardzo mi się podobała. Natomiast też nie powiem, żeby niosła jakiś duży powiew świeżości w literaturze grozy. Ani pod kątem fabuły, ani też pod kątem
użytego tu języka, chociaż na pewno należą się autorowi słowa uznania za realistyczne, fajne dialogi, zwłaszcza te u nastolatków, bo to jest trudna rzecz i też wielu autorów, nie tylko grozy, wywaliło się na tym. Jest tu też umiejętnie wplatany humor, czarny humor, często też dosyć prostacki, ale Majchrzak używa go z takim wyczuciem, że rzeczywiście działa i daje tę chwilę oddechu, kiedy jest ona potrzebna. Być może Stacja mi się tak bardzo podobała, dlatego że jestem rówieśnikiem Marcina Majchrzaka. Pewnie dzielimy jakieś tam doświadczenia, przemyślenia i obawy. Dobrze więc było spotkać się ze Stacją na tym etapie życia. Chociaż niewykluczone, że jest ona na tyle uniwersalna, że bez problemu spodoba się też Wam, niezależnie od wieku. Stację gorąco polecam. Czekam na kolejną książkę. Odsyłam Was do sklepu wydawnictwa Dom Horroru. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam Was na mojego bloga, Facebooka i Instagrama. Linki również w opisie. Myślę, że to tyle na dziś. Dziękuję za Waszą uwagę. Pozdrawiam i trzymajcie się.